Czy brak kontaktu spowoduje, że mój były do mnie wróci? Pytanie, które raczej należy sobie zadać, brzmi: czy naprawdę chcesz przyjąć byłego z powrotem, jeśli ponownie zapuka do twoich drzwi? Były zerwał z tobą z jakiegoś powodu. Najprawdopodobniej znalazł kogoś innego lub jest pewny, że istnieją dla niego lepsze opcje niż pozostanie z tobą. A być może były toksyk zdecydował, że związku po prostu nie da się naprawić. Brak kontaktu jest najlepszą reakcją na rozstanie, ponieważ pokazuje twoją akceptację i dojrzałość. Nie jesteś współzależna i nie jesteś zdesperowana. Były z tobą zerwał, więc nie marnuj czasu i energii, usilnie próbując pozostać z kimś istotnym w jego życiu. Nie oferuj przyjaźni. Zresztą nie ma czegoś takiego jak przyjaźń damsko-męska po rozstaniu z toksyczną osobą. Trzymanie się w pobliżu byłego pod fałszywym pozorem przyjaźni jest zwodnicze. Rezygnując z pełnego kontaktu, możesz dostosować swoje codzienne życie bez niego. Usuń proszę zdjęcia i inne rzeczy wywołujące wspomnienia i idź dalej. Zdecyduj, dlaczego związek się dla ciebie nie powiódł. Proszę cię, nie patrz na ich media społecznościowe. Nie odwiedzaj miejsc w nadziei, że przypadkowo na niego wpadniesz. Twój były spodziewał się, że będziesz się płaszczyć i gonić za nim, a brak kontaktu sprawi, że ponownie zaczną o tobie myśleć. Być może za bardzo przyzwyczaili się do tego, że zawsze jesteś pod ręką. A być może uznali, że jesteś zbyt zdesperowana, potrzebująca i zbyt dostępna. Żaden kontakt nie pokaże, że jesteś sobą i osobą godną szacunku. Jeśli twój były wróci, wiedz, że masz przewagę i wpływ, aby ustalić własne warunki. Wyrażaj jasno swoje oczekiwania. Jakie rzeczy chciałabyś zmienić, aby wznowić związek? Pomyśl proszę i zapisz swoje przemyślenia w okresie braku kontaktu. Co najbardziej przeszkadzało ci w związku przed rozstaniem? Co zrobił lub w zasadzie czego nie zrobił twój były, co nie zadziałało w twoim przypadku? Najgorsze, co możesz zrobić, a to niestety bardzo często się zdarza, to natychmiast zaakceptować swojego byłego, myśląc, że związek wróci do normalności. To niestety przepis na krótkotrwały tak zwany miesiąc miodowy, po którym następuje powrót do tych samych dysfunkcji, które były przyczyną pierwotnego rozstania. Te relacje będą miały charakter jojo w wyniku wielu rozstań i pojednań, ale ostatecznie pozostaną niezdrowe i bezproduktywne.